programie sprawdzimy, jak przebiegają szczepienia w jednej z największych kaliskich przychodni. Nigdzie nie chodzimy, nigdzie nie jeździmy, no i także odpukać. Córka pomagała i się pewnie zarejestrować i dzisiaj tak, też jest tak. Z panem. Jesteśmy razem z tatą i dbajmy o siebie, bo zdrowie najważniejsze. Tu w przychodni jest naprawdę wielki porządek. Dla mnie ważne i dla osób, z którymi przebywam, w ogóle dla wszystkich. Czy będzie więcej punktów szczepień w mieście? Czekamy na odpowiedź, czy jeszcze jakieś przychodnie zdecydują się, by otworzyć punkt szczepień. Uważam, że POZ-y powinny tutaj bardziej aktywnie włączyć się w ten proces szczepień, żeby jak najszybciej tą pandemię opanować. Komu przysługuje i jak załatwić transport na szczepienie? Nie zeszłabym sama ze schodów, mowy nie ma, ale właśnie panowie mnie znieśli na tym wózeczku. Bardzo dobrze. Wszystko w porządku. Czy pensjonariusze DPS mieli powikłania po drugiej dawce szczepionki? Od kiedy będą otwarte sanatoria? Jakie są przeciwwskazania do przyjęcia preparatu? Wywiad z lekarką kwalifikującą do szczepień. Może być podwyższona temperatura, zawroty głowy, dreszcze. Mija czwarty tydzień szczepień przeciwko COVID-19 seniorów. Sprawdzamy, jak one przebiegają w jednej z największych kaliskich przychodni, Puls przy ulicy Polnej. Proszę bardzo. Dziękuję. Na ten moment czeka wielu seniorów, bo szczepionka to bezpieczeństwo, to większa swoboda życia. Nigdzie nie chodzimy, nigdzie nie jeździmy, no i także odpukać. A my jesteśmy już nie młode ludzie. Mąż ma 86 lat, a ja 81. Małżeństwa też 60 i kilka. 62. Niektórzy, jak pan Bronisław, mogą liczyć na pomoc córki. Córka pomagała i się pewnie zarejestrować i dzisiaj tak, też jest tak. Z panem. Jesteśmy razem z tatą i dbajmy o siebie, bo zdrowie najważniejsze. W jaki sposób się państwo zarejestrowali? Telefonicznie. Bezpośrednio telefonicznie do przychodni. I tak. Nie było problemu. Nie było problemu. 1 marca pan Bronisław przyjmie drugą dawkę. I już wtedy będzie pan w pełni zabezpieczony przed koronawirusem. No tak myślę. I oby tak było. Spacerować. I oby tak było. Większość seniorów, których spotykamy podczas szczepień, rejestrowała się telefonicznie, bezpośrednio w przychodni, tak jak pani Stefania. Nawet długo nie czekałam na połączenie, tylko 10 minut. Także w porządku. I zadowolona jestem, że to zrobiłam. To było dla pani ważne. Dlaczego pani chciała się zaszczepić? Proszę pani, dla mnie ważne i dla osób, z którymi przebywam. W ogóle dla wszystkich. Będzie się pani czuła teraz bezpieczniej? No, mam nadzieję, że tak. Wie pani, bardzo uważam. Ja już jestem staruszka. Mam już 84 lata. Proszę pani, to trzeba się trochę pilnować, prawda? W Pulsie szczepienia idą bardzo sprawnie. Jedyną bolączką jest zbyt mała liczba dawek szczepionek, którą otrzymują. Do tej pory zaszczepiono tutaj 120 osób. Właściwie szczepimy tylko w poniedziałki, we wtorki, bo w środę już nie mamy szczepionki. Chętnie byśmy szczepili więcej, jeżeli będą takie możliwości. Myślę, że uruchomimy również sobotę, żeby również więcej pacjentów wtedy, żebyśmy mogli zaszczepić jak najszybciej, jak największą populację. Jedynym ograniczeniem to jest zbyt mała ilość szczepionek, które otrzymujemy, to jest 30 dawek na tydzień i moglibyśmy szczepić znacznie więcej. Co najmniej 3 razy więcej, szacuje dr Gabrysiak. Tak jak we wszystkich punktach w Polsce, tak i tutaj szczepionek wystarczy do końca marca. Wszyscy czekają na nową dostawę preparatu. Mamy stworzoną listę rezerwową w przypadku, gdyby ktoś się nie zgłosił, żeby nie doszło do zmarnowania dawki szczepionki, ponieważ po rozpuszczeniu ta szczepionka musi być podana w ciągu 6 godzin. Czy zdarzyły się takie przypadki, że ktoś nie mógł przyjść i wtedy był wzywana kolejna osoba? Zdarzały się takie przypadki, ale to były przypadki, gdzie wcześniej zostało podawane. Także nie było to, że w ostatniej chwili musieliśmy dzwonić, tylko dzień czy dwa dni wcześniej ktoś podał, że nie może przyjść, czy jakiś losowy przypadek nastąpił. Także wpisywaliśmy wtedy kolejną osobę z listy rezerwowej. Na tej liście w przychodni przy Polnej jest około 300 osób, a od tygodnia trwa podawanie drugiej dawki preparatu.
tej drugiej dawki się troszeczkę obawiam, żeby nie, tak nie chorować, prawda, bo jestem już sama niestety, ale wszystko będzie dobrze. Sam Mirosław Gabrysiak jako medyk jest już po dwóch dawkach szczepionki i jak nam mówi, nie miał żadnych objawów ubocznych. Porównując do innych szczepionek, na przykład do szczepionki przeciw grypie, którą też w zeszłym roku przyjąłem, to te objawy były mniejsze niż po szczepionce przeciw grypie. Kaliszanie do tej pory szczepią się w 9 miejscach – w kaliskich przychodniach, Okrąglaku i w szpitalu w Wolicy. Każdy z punktów dostaje na razie tylko 30 dawek tygodniowo. Czy miasto może sprawić, by punktów było więcej? W tym zakresie ma bardzo ograniczone możliwości, bo przychodnie są prywatne i to bezpośrednio one mogą lub nie podpisać umowę z NFZ-em na organizację szczepień. Władze Kalisza pisały już do Narodowego Funduszu Zdrowia, by ten zwiększył dawki szczepień dla miasta. Zachęcają też przychodnie do włączenia się w program szczepień. Jest to program rządowy, narodowe szczepienie i tak naprawdę ilość szczepionek dostarczanych na teren miasta Kalisza jest uzależnione od rządu, od Komisji Europejskiej. My mamy zespół do spraw zdrowia, który pracuje przy prezydencie non-profit. W skład tego zespołu wchodzą lekarze i my rozmawiamy, sygnalizujemy i czekamy na odpowiedź, czy jeszcze jakieś przychodnie zdecydują się, by otworzyć punkt szczepień. Do programu szczepień przeciwko COVID-19 dołączyła ostatnio przychodnia Medix przy ulicy Majkowskiej. Będzie to 9 punkt szczepień na mapie Kalisza i 10 obok szpitala w Wolicy, który wykonuje tę usługę dla kaliszan. Przychodnia widnieje już w wykazie punktów opublikowanym przez NFZ, ale jeszcze nie szczepi, nie robi też rejestracji. Musimy się przygotować do tego procesu. Jak tylko wystartujemy, będziemy informować kaliszan również za pośrednictwem mediów. Słyszymy w Mediksie. Do kaliskich przychodni, które jeszcze nie włączyły się w program, apeluje dr Gabrysiak, kierownik przychodni PULS i miejski radny. Uważam, że POZ-y powinny tutaj bardziej aktywnie włączyć się w ten proces szczepień, żeby jak najszybciej tą pandemię opanować. Jesteś seniorem z niepełnosprawnościami? Masz poważny problem, by dotrzeć do punktu szczepień? Pomoże ci w tym miasto, tak jak pani Aleksandrze. Nie zeszłabym sama ze schodów, mowy nie ma, ale właśnie panowie mnie znieśli na tym wózeczku. Bardzo dobrze, wszystko w porządku. Nie wiadomo, jak to długo jeszcze potrwa, przecież to już strasznie się ciągnie, można zwariować z tym wszystkim. No i chciałam się zaszczepić, żeby raczej być spokojniejszą, że się jest zdrowszą. Transport realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Pracownicy socjalni z własnej inicjatywy obdzwaniali te osoby, które są pod naszą opieką z racji tego, że korzystają z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chociażby. I z tej grupy właśnie wyłaniały się te osoby, które chcą, żeby były dowiezione do miejsca zamieszkania. W większości tych osób jednak osoby, które się decydowały na zaszczepienie, mogły liczyć na wsparcie najbliższych. Z przewozu mogą skorzystać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności o kodzie R lub N, czyli osoby z upośledzeniem narządu ruchu lub chorobami neurologicznymi, ale również osoby starsze, które nie mają możliwości samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień można zgłosić pod numerem telefonu 506 162 319 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, którzy dobrowolnie zgodzili się na ten zabieg, są już zaszczepieni podwójną dawką przeciwko koronawirusowi. Żaden z pensjonariuszy nie miał groźnych powikłań po szczepieniu. Pensjonariusze DPS-ów należą do osób w najwyższej grupie ryzyka. Liczba zachorowań i zgonów w tych miejscach z wiosny ubiegłego roku pokazała, jak groźny jest COVID-19 dla osób w podeszłym wieku czy z różnymi schorzeniami. By uniknąć powtórki z dramatu wiosny, seniorzy szczepieni byli w pierwszej kolejności. Szczepienia przebiegły sprawnie.
Zaszczepiliśmy 129 osób, jedna osoba po prostu była w szpitalu, nie mogła być szczepiona. Natomiast no, typowe takie zdarzały się tam stany podgorączkowe, także no, ogólnie jesteśmy zadowoleni. Podwójną dawkę szczepionki przyjęli też pracownicy DPS-u przy Winiarskiej. Każdy nowy senior, który będzie chciał zamieszkać w tym domu opieki, również będzie musiał się zaszczepić. Kiedy będzie można pojechać do sanatorium i jakie warunki w związku z epidemią trzeba będzie spełnić? Przypomnijmy, sanatoria zamknięto w czasie jesiennej fali pandemii. Teraz z projektu rozporządzenia, które wprowadziło ostatnie luzowanie obostrzeń, wynika, że działalność uzdrowisk zostanie wznowiona od marca, konkretnie od 11 marca. Sanatoria zaczną zatem przyjmować pacjentów na turnusy finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Co więcej, sanatoria nie dotyczy limit połowy pokoi. Żeby jednak skorzystać z leczenia, trzeba będzie zaszczepić się przeciw COVID-19 albo przyjechać do uzdrowiska z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Test musi być wykonany z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia. Jakie są przeciwwskazania do szczepień przeciwko COVID-19? Jakich skutków ubocznych musimy być świadomi? Na czym skupia się wywiad lekarski? Na te tematy rozmawiamy z dr Marzeną Grabarczyk-Pawlak z przychodni PULS, która kwalifikuje do szczepień przeciwko COVID-19. Pacjent przychodzi, często przychodzą osoby nieraz z córką czy z synem, no bo wiadomo, są to osoby starsze, nieraz trudno, szczególnie w dzisiejszych warunkach pogodowych, dojechać. I tu pomagamy też wypełnić ankietę, na podstawie której ja mogę zakwalifikować pacjenta do szczepienia. Ta ankieta no to zawiera tutaj 8 i no około 18 pytań, ale są to proste pytania. Po tych ja sprawdzam jeszcze, pacjenci mają przygotowane na kartce leki, które biorą, także są dobrze przygotowani do wywiadu. I na podstawie tego możemy, właściwie to nie dyskwalifikujemy na podstawie leków, ale niektóre leki, które wpływają na krzepliwość krwi, zobowiązują nas do tego, żebyśmy troszeczkę inaczej postępowali po szczepieniu, a mianowicie pacjent przez około między 2 a 3 minuty musi taki ucisk zrobić, żeby nie doszło do jakiegoś tam krwiaka po szczepieniu. Na początku kwestionariusza mamy pytania wstępne dotyczące koronawirusa. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni nie mieliśmy dodatniego wyniku testu? Czy w ciągu 2 tygodni nie mieliśmy gorączki, utraty węchu lub smaku? Druga część to pytania dotyczące naszego stanu zdrowia. Czy dziś czujemy się chorzy? Czy występuje pogorszenie naszej choroby przewlekłej? Czy lekarz rozpoznał kiedyś u nas uczulenie na glikol polietylenowy lub inne substancje? Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u nas ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną, tak zwany wstrząs anafilaktyczny, po podaniu jakiegoś leku lub pokarmu albo po ukąszeniu owada? Bo to właśnie anafilaksja może być największym zagrożeniem. Głównym przeciwwskazaniem jest silna alergia, a właściwie anafilaksja, która w przyszłości by u pacjenta wystąpiła, na składnik szczepionki lub na jakąś inną rzecz, ale jeszcze właściwie od początku, jak szczepimy w tej przychodni, nie mieliśmy takiego pacjenta, żeby w wywiadzie była anafilaksja, więc póki co wszyscy pacjenci zostali zaszczepieni, którzy do nas przyszli. Wstrząs anafilaktyczny jest to szybko rozpoczynająca się i zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości organizmu w odpowiedzi na jakiś czynnik, zwykle pokarm, lek lub użądlenie pszczoły czy osy. Występuje co roku u około od 1 do 3% osób. W jego ciężkim przebiegu dochodzi do gwałtownego obniżenia ciśnienia tętniczego. Ratunkiem jest wtedy podanie adrenaliny. Na pewno, jeżeli pacjent opowiada nam, czy mówi, że w wywiadzie była jakaś silna reakcja alergiczna, my tego pacjenta obserwujemy wtedy nie 15 minut, tylko obserwujemy 30 minut po szczepieniu. Bo na podstawie jak gdyby analizy wiemy, że 70% anafilaksji u pacjenta po, powiedzmy, składniku szczepionki, którego wcześniej nigdy nie dostał, jest w przeciągu pierwszych 30 minut. Czyli jak gdyby zabezpieczamy pacjenta, to jest pierwsza rzecz.
Następna rzecz, zawsze teraz, na przykład dzisiaj wszystkim pacjentom daję ulotkę do szczepionki, gdzie są na przykład objawy uboczne i pacjent się nie musi już denerwować, gdyby jakiś, nie mówię już o silnej reakcji alergicznej, ale jak gdyby inne objawy, jeżeli wystąpią, typu bóle głowy, zawroty, dreszcze, podwyższona temperatura, wtedy pacjent już wie, że to może być objaw po szczepieniu, żeby się nie denerwował. Objawy te mogą wystąpić szczególnie po przyjęciu drugiej dawki szczepionki. Lekarze, którzy byli szczepieni, to między sobą rozmawialiśmy o naszych objawach ubocznych. Część z nas miała podwyższoną temperaturę, właśnie dreszcze, osłabienie. Zobaczymy, jak będzie w tej grupie wiekowej, bo z relacji z innych krajów wiemy, że w tej grupie wiekowej było bardzo mało objawów ubocznych po nawet drugiej dawce szczepionki. Ale tak jak już wspomniałam, czyli może być podwyższona temperatura, zawroty głowy, dreszcze. A o co najczęściej pytają seniorzy przed szczepieniem? Dzisiaj się pacjenci pytali, jakiej firmy jest szczepionka. Myślę, że w związku troszeczkę z firmą AstraZeneca, która wprowadziła już podział, tak, że pacjenci do 60 roku życia mogą być szczepieni, natomiast powyżej nie, z powodu tego, że narastanie tych przeciwciał jest być może trochę gorsze w tej grupie wiekowej powyżej 60, więc część pacjentów już się pyta. I jeżeli mówimy, że jest to firma Pfizer, są jak gdyby uspokojeni. Ale ja od razu odpowiadam, że to nie możemy się tym sugerować, ponieważ to jest mała jeszcze populacja, jeżeli chodzi o AstraZeneca. I to jest szczepionka przygotowywana, owszem, w inny sposób, ale wykorzystanie tego wirusa, adenowirusa, jako wektora w tej szczepionce AstraZeneca jest już dawno znane u nas, więc jest to szczepionka bezpieczna.